Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie w World of Warships. Dziś całkiem niezłe cytadelowanie na Napoli. Jak wiecie, nie pykło, ale bitwa bardzo fajna, bardzo konkretna. Tutaj mieliśmy Divisionik z Iconem. No bitewka, nie będę ukrywał, że już jakiś czas temu nagrana. Jak mam tego typu czas na zabawy w Divisionach, to staram się ponagrywać lepsze bitwy, jakie się uda zrobić. No wiadomo, że grając nie na Twitchu, można się troszkę bardziej skupić i wychodzi to często, gęsto, bardzo ładnie. I bardzo ładnie dla oka to wygląda. No ale na początku chciałem tutaj sobie do kogoś postrzelać. Niestety zniknął, bo Icon popłynął w lewo, przez co wizja padła. Ale na szczęście na Napoli, nawet jak nas wykryją, możemy sobie odpalić dymek, tak jak na wszystkich włoskich okrętach. I jeśli nie strzelaliśmy wcześniej, to na spokojnie można się oddalić bez żadnych problemów. No chyba, że radar, no chyba, że sonar. No jest trochę tych zagrożeń w tej grze, które cały czas przybywa. Ale umówmy się, że nie masz takiej wielkiej tragedii. Zazwyczaj na stronie nie ma więcej niż jeden radar. Owszem, trafia się tak, że są trzy, jak ma się pecha, ale umówmy się, że dosyć rzadko. Pelotka się tutaj rozkręca. W niektórych dystansach, to chyba średnim, jest naprawdę dobra. Ale tak ogólnie to wolę, jak nic nade mną nie lata, albo koło mnie nie spoci, jest wtedy o wiele lepiej. Tutaj jak widzicie sobie Bismarck boczkiem. Na tej mapie dosyć często jedna strona odpuszcza i płynie na kapa, tak jak my tutaj, a druga stara się oflankować. Wychodzi to różnie. Raz się udaje, raz jest tragedia, raz katastrofa dla jednej bądź drugiej strony. Nie ma tu takich schematów, więc jedni wam powiedzą, że obowiązkowo trzeba tutaj płynąć na prawo, a drudzy, że absolutnie nie. Zobaczcie, tutaj Demoin fatalnie wypływa. Trzymiarka idealna na linii okrętu. I bum, 34 tysiące. No nie powinien tak pływać, zobaczcie. On tutaj delikatnie teraz odbija, ale naprawdę delikatnie, leciutko się skontował na lewo, nie zaczął odbijać dalej. Dwie salwy, nie ma całego Demoina. 8 cytadel. Napoli ma świetne przeciwpancerne na średnim dystansie, robią sieczkę, podobnie zresztą jak Des, tylko że Des strzelając w Napoli będzie robił mniej obrażeń, bo Napoli jest lepiej opancerzone. No i kwestia też tego, kto pierwszy zacznie i w jakiej sytuacji się spotkają takie krążowniki. Jak widzieliście, już byłem wycelowany w niego, tylko czekałem. Bardzo szybka klepka. No ale na tym okręcie naprawdę świetnie się poluje na inne krążowniki. Te działka są bardzo celne i jak tylko przeciwnik gdzieś trochę pokaże bok, proszę bardzo. Kolejna cytadela, więc dla mnie okręt jest świetny do właśnie walki z innymi krążownikami. Jeden z najlepszych krążowników do walki z innymi krążkami, bo on i dosyć dobrze sobie radzi na przykład dalsze odległości niż Des. Des, no, czym dalej, tym ten pocisk leci dłużej i tym ten pocisk ma dziwniejszą parabolę lotu, czyli tam z kosmosu nas atakuje. A tutaj Napoli ma o wiele szybszą amunicję i bardziej płasko leci, więc jest większa szansa, że tam od boku trafią się jakieś cytki. No niestety, tutaj torpedowanie częściowo udane. Mogło być gorzej, jakby mnie wszystkie te torpedy trafiły. No to już by nie było materiału do nagrania. Jak widzicie tutaj, przeciwnik
troszkę nam z tej prawej strony ponabruździł. No ale tam już jest taki grad pocisku, że nie ma już tego dedeczka. Póki co bitwa bardzo wyrównana. Niestety, lotnia zawsze męczy. Ja nie mam taryfy ulgowej u lotni. Wszyscy, którzy oglądają moje streamy, dobrze już to wiedzą, że nie wiem czemu. Jest dużo okrętów, ale lotnie lubią mnie. I to nieważne, czy stoję sam. Wtedy jest oczywiście największy sens, no bo najsłabsza pelota. Ale nawet jak widzicie, jestem tutaj gdzieś, gdzie jest trochę większe skupisko floty. Można by było atakować inne okręty, które no właśnie stoją same albo dosyć daleko od innych. No nie. No nie, to nie. Zawsze troszkę tam w górę postrzelam, jakieś samoloty pospadają. Tutaj kolejne użycie dymu. Głównie, żeby sobie poklepać Bismarcka, ale muszę się trochę oddalić, żeby ten dym działał. Tutaj póki co zasłoniła mnie wyspa. No i Bismarck, jak widzicie, będzie dużo tulił, więc jest pozamiatane. Icon go zjadł. No i prawa strona już jest bezpieczna. A póki co jeszcze strzelanko na daleko do St. Louisa. No i w tym momencie mamy dwa okręty przewagi. Więc wygląda to nieźle. W tym momencie już to wygląda gorzej, bo dwa okręty straciliśmy. Jak widzicie, bitwa bardzo wyrównana. Takie bitwy są fajne. Nigdy nie wiesz, czy już możesz sobie na spokojnie pograć, czy jeszcze nie. Trzeba się cały czas spinać, żeby coś ugrać i wygrać. Wiem, że dużo osób jest nastawionych tylko i wyłącznie na wygrywanie i nic dla nich się więcej nie liczy. Dla mnie to jest... No nie powiem, że nie jest ważne wygrywanie, bo fajnie się wygrywa, ale jednak dobre bitwy są ważniejsze. No tutaj tego kapa nie dają zabrać. Nie dają zabrać, nagle mamy tutaj znowu dosyć sporą koncentrację sił przeciwnika i muszę się cofać. Na szczęście teraz takie ustawienie, a nie inne, sprawia, że mogę strzelić sobie z niewidki. No ale St. Louis jest daleko i może sobie często zmieniać, manewrować, zmieniać kurs. Nie jest za fajnie wstrzelić się w taki okręt. A lotnia znowu nadlatuje, ale tym razem nie na mnie. Tutaj dosyć się uparłem na tego St. Louisa. Niestety już widzicie, tor lotu na Napoli, tak jak mówiłem, jest dosyć płaski pocisków. Co za tym idzie, za blisko wyspy nie można się ustawić. Des by tutaj przestrzelił bez problemu. A ja mam kłopot. I ten Bismarck tak ostro sobie tutaj wskoczył. Już od razu sporo torped będzie szło na niego. Ale to jest dystans, na który, zobaczcie, te działa na tym dystansie już robią bardzo fajną klepkę. Już są penetracje, więc możemy sobie troszkę nafarmić. No taki samobójczy trochę atak był tego okrętu, ale zobaczcie, cały czas wyrównana bitwa, cały czas jest, jeśli chodzi o okręty, bardzo podobnie. No niestety przeciwnik ma dwa kapy, a my żadnego. Ciągle nie możemy tutaj się wbić, przejąć, odbić. I jest kłopot. Niestety. A jak wiecie, ja jestem za tym, żeby kapy pracowały dla nas, a nie dla przeciwnika. Właśnie po to, żeby jak się bitwa kończy, a jest wyrównana, żebyśmy dzięki tym kapom wygrali. Jak ktoś nie chciał szybko zatonąć. I przez niego sobie tak stanąłem w mało komfortowej sytuacji jestem teraz. No ale udało się. Napoli się całkiem przyjemnie manewruje. Zawsze możemy też troszkę tam potorpić. Te torpedy tam, wiadomo, wchodzą fajnie, jak jest bardzo przeciwnik blisko.
tutaj wszelkiego rodzaju niemieckie pancerniki właśnie często sobie na sonarach siedzą, więc no nie ma za bardzo szans, żeby nie storpić, chyba że tam z 2 kilometrów. Widzicie, Icon sobie popłynął po ten pancernik. Jak dla mnie trochę za wcześnie wyszedł. Mógł jeszcze sobie ciutkę poczekać. Wreszcie St. Louis pokazał bardziej burtę i moje pepance znalazły cytkę. Ale widzicie, jak się manewruje krążkami, no to te cytki nie mają prawa wpaść za bardzo. A tutaj sobie pancernik wypłynął trochę bliżej, to można go już mocniej oklepać, nawet dodatkowa. Widzicie, całkiem fajnie, jak trafi w nadbudówki, to wchodzi. Grunt to zaskoczyć przeciwnika, tak jak tutaj ten pancernik, on był wymierzony gdzie indziej. Tylko jego dodatkowa mogła mi klepnąć. I znowu, jak widzicie, użycie dymu. Znowu chciałem sobie tego kapa brać i przeciwnik nie dał. Zobaczcie, już mamy jeden okręt mniej. Więc ta przewaga topnieje i niestety punktowa również. Źle teraz pograł Minotaur, jak widzicie, niepotrzebnie tą burtę pokazał. Mógł jeszcze mocniej dostać tak naprawdę, jakby trochę bardziej polosowało. Szkoda, że nie wiem, czy to teraz nasza lotnia przez ten atak nie ustawiła go przodem do mnie. Mogło tak być. No i tutaj też nie padł niestety. A jak wiecie, torpedy ma. No i tych już nie dał rady uniknąć niestety. A on sobie popłynął. Troszkę pechowo, że nie weszło tutaj trochę więcej obrażeń. Może trochę bardziej powinienem w tej drugiej salwie strzelać na prawo. Wtedy byłoby może jedna cytka, dwie więcej. Ale jak widzicie, przeciwnik ma 2 kapy, my mamy 0. I nawet środka nasz pancernik nie za bardzo chce brać, więc... Jest jak jest. Ten Minotaur tak naprawdę jest do odstrzelenia. Niestety lotnia rozwaliła Izumo, które mogłoby w niego strzelić. Takie życie. Takie życie niestety. 6 minut, więc tutaj jeszcze coś można by było zrobić. Ale przeciwnik... No zobaczcie, jeśli chodzi o Ubota, to on będzie zawsze problemem, bo lotnia musi go najpierw wykryć. Minotaur okay, został rozkwaszony przez naszą lotnię, ale mamy Moskwę, która w tej sytuacji jest na takiej dosyć nieciekawej pozycji, bo ani nie idzie do kapa i nie może za bardzo wziąć żadnego, zablokować. Nasza lotnia płynie, żeby wziąć jeden kap i coś z tego było. Niemniej nie wie, gdzie ubot, a lotnie przeciwnika skończyć też będzie kłopot. Ten pancernik, co tutaj idzie, no raczej do odstrzału przez Moskwę plus naszą lotnię mógłby być. Ale jak widzicie, no sytuacja już w tym momencie jest naprawdę słaba. Czasu jest mało, a punkty mówią, że jest lost. Jedyna szansa na wygraną jest rozwalenie wszystkich przeciwników. I tutaj taki podwodniak, który cały czas nie jest wykryty, on sobie może siedzieć do jeszcze minutę niewykrytym, potem zejść pod wodę na 4 minuty i już nie być wykrytym do końca bitwy i tylko dzięki temu by wygrali na przykład. Z tego co podejrzewam, podwodniak będzie tutaj chciał mimo wszystko i tak coś ugrać, bo raczej czują się bezpieczni, że tego nie przegrają. Choćby nie wiem co, no i zresztą słusznie. No ale widzicie, jakbyśmy mieli kapy... O, teraz podwodniak został wykryty przez radar. Tyle, że radar został wyłączony. Jakbyśmy mieli te kapy, sytuacja byłaby o wiele lepsza, umówmy się. Jakby było na odwrót.
to nasza lotnia mogłaby teraz sobie uciekać po mapie. Przeciwnik musiałby jej szukać. I nawet jakby przeciwnik wziął wszystkie trzy kapy, to i tak nie byłoby czasu, bo zanim on by je wziął, to by minęły kolejne minuty, zanim by dopłynął i tak dalej. Nie byłoby szans na wygraną, dlatego mówię, kapy robią grę. Wszyscy, którzy mówią, że nie warto walczyć o kapy i tak dalej, no nie walczcie, tylko potem nie płaczcie, że przegraliście. Bo w wielu miejscach właśnie się potem przegrywa, chociażby tak jak tutaj. Bitwa była bardzo wyrównana. Jeśli, mówię, te dwa kapy czerwone byłyby zielone, to byśmy prowadzili. Lotnia nie musiałaby tutaj ryzykować, wpływać sobie na C, mogłaby uciekać na spokojnie, przetrwać bitwę i byśmy wygrali. Więc tak to tutaj wygląda. Atakowanie lotnią podwodniaka jest, umówmy się, że trochę trudne. Owszem, ten tutaj autoatak, który się sam włączy, jeśli będzie odpowiednia odległość, jest ok, ale on też nie zawsze trafia. To raz, a dwa. No zobaczcie, jak teraz ta lotnia stoi. Tak naprawdę to nie trzeba jej w ogóle sonarować. Tutaj się RK odpaliła, ale torpedy poszły na kurs i tyle. Bum. Kabum. Do widzenia. To wygląda. Nie mam tutaj pretensji absolutnie do tych, którzy przegrali, że tego nie wyciągnęli, bo mieli ciężkie zadanie do zrobienia. Zwyczajnie trochę zabrakło. No ale przeciwnicy byli całkiem nieźli. Dobrze to też rozegrali. Niemniej kapy, jeszcze raz kapy. Byśmy to, gdyby nie te kapy, mogli wygrać. A tak cóż. Jest jak jest. Tyle ode mnie. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I zapraszam serdecznie na streamy. Bye, bye.